kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na haul lumpeksowy. No i oczywiście będę mówić o trendach tego sezonu. Nie wszystkie rzeczy tutaj będą na wiosnę, bo jeszcze kupiłam rzeczy na wyprzedaży, no bo właśnie dzisiaj ten haul będzie z takiej wyprzedaży po 5 zł. Wszystkie rzeczy dzisiaj, które zobaczycie, były po 5 zł. No i pokażę Wam jakieś stylówki, jak będę je zestawiać. Także zapraszam serdecznie, jeśli interesuje Was tematyka ekomody, mody vintage, mody z odzysku i w ogóle stylowych i z klasą stylizacji, to zapraszam. I zapraszam Was też do zasubskrybowania mojego kanału i przyciśnijcie sobie przycisk powiadomień, bo będzie dużo nowości, dużo filmów planuję, filmów modowych, filmów właśnie o tematyce eko. Bardzo serdecznie zapraszam i też zapraszam Was na inne moje media społecznościowe, na Instagrama. Wszystko jest w opisie do filmiku. A również zapraszam na Vinted, bo teraz daję duże promocje na Vinted. Też próbujemy finansować jakieś akcje tutaj pomocowe z tego, więc jeżeli chcecie się przyczynić do dobrej sprawy i kupić sobie coś fajnego, to zapraszam. Moje Vinted jest takie o profilu takim z dobrymi składami rzeczy, rzeczy designerskie, rzeczy vintage. Kochani, przechodzimy dalej. Moi drodzy, najpierwsza rzecz od razu, którą zobaczycie, to to, co mam na sobie, a nie moje ubranie, tylko moje buty. Kupiłam świetne skórzane buty, bardzo dobrej marki, a mianowicie jest to marka Alberto Fermani. Super, całe skórzane i w pięknym kolorze, bardzo mi się podobają, są też bardzo wąskie w łydkach. Zapięłam się, ale zapięłam się tak, wiecie, na ścisk, w sensie nie uciska mi to w łydki, ale już no, na pewno nie mogłyby być ani odrobinę węższe, bo no bo byłoby po prostu to niekomfortowe, ale jak tak jak jest teraz, no to jak widać, da się wsadzić jeszcze palec na tyle, że jest to wygodne. Takie fajne, fajny kolor, taki szaro-zielonkawy. No właśnie mam dokładnie prawie takie te rajstopy, takie trochę kaki wchodzące w odcień szarości. I ten sweter też jest taki kaki, ale takim trochę taki popielaty, trochę w takim lekko może w kaki chodzą. W każdym razie ciepły odcień popielatego, nie taki w niebieski wchodzący, tylko właśnie w drugą stronę. No i zobaczcie, moja stylowa z tymi butami dzisiaj jest właśnie taka. Te buty będą mi też fajnie, myślę, pasować do takiej jedwabnej sukienki, którą ostatnio też kupiłam, takiej jedwabno-wiskozowej, włoskiej. No ale tak, sukienka z Milk Copenhagen też ekstra do tego pasuje moim zdaniem. No i mam też ten wisior, który ostatnio Wam pokazywałam w filmiku z biżuterią. Myślę, że fajnie też do tego pasuje, też swoim kształtem do tych wzorów na sukience. Tak mi się skojarzył. Także super, jestem zadowolona. Za 5 zł kupiłam te buciki całkowicie skórzone, z takiej mięciuteńkiej skórki i szukałam butów w takim odcieniu popielu, bo wiecie, jedne musiałam wyrzucić, bo już były bardzo, bardzo zniszczone, takie moje szare kozaczki, no i byłam niepocieszona, że takie właśnie średniej długości kozaków już nie mam w tym kolorze. Właściwie ten kolor nie jest podobny do innych kolorów, które miałam, ale jest zbliżony. No bo mam takie bardzo wysokie, z wysokim obcasem, ale te są w całkiem innym stylu. No i super, bardzo fajnie, bo fajnie jest mieć dużo różnych kolorów butów, żeby pasowały one do różnych stylizacji. No i ja mam właśnie teraz te buciki za 5 zł. Moi drodzy, pokażę Wam od razu też kolejną rzecz i stylizację z torebką, której ostatnio też Wam pokazywałam, bo zmieniłam w niej uchwyt i dołączyłam do niej taki brelok z przywieszką artystyczny. Mianowicie kupiłam bardzo fajny płaszcz. To jest jakiś wietnamski Shop Tuong Silk, czyli jakaś firma, która też się zajmuje jedwabiem między innymi. I tutaj chyba w tym płaszczu jest jedwabna podszewka, ale nie ma więcej metek w nim. No i dlatego nie powiem Wam konkretnie nic więcej o nim, natomiast jest to na pewno mała eska. Jest to 100% wełna ten płaszcz, bo ja to poznaję po materiale. Bardzo ładny materiał, zobaczcie. Taka wełna, gruba, grubiutka, sztywna dosyć. Bardzo fajny krój ma ten płaszcz, bardzo mi się spodobał, ma takie sztywne ramiona dosyć. Już Wam mierzę, już Wam pokażę, jak wyglądam. No i tak wygląda ten płaszcz, jest jeszcze odrobinę pomięty, także wybaczcie, ale
Żeby wyprać taki płaszcz, to potrzeba trochę dużo czasu, a już chciałam Wam pokazać. Jest taki lekko wymięty i on jest naprawdę dosyć mały. Jeżeli on stwierdzi, że jednak jest trochę za mały dla mnie, to go oddam być może mojej mamie, bo naprawdę jest mega, jest bardzo fajny. Ale jakby długościowo jest dla mnie super, bo myślę, że na niższą osobę on mógłby już zaburzyć tu proporcje trochę, jakby był trochę dłuższy, ale... Nic nie jest pewne. Słuchajcie, trochę mam za krótki rękaw w tym płaszczyku i chyba da się wypuścić tutaj 2 cm, bo z tego co widzę, to mam tutaj zakład. Także, o, tak wygląda. Moim zdaniem jest bardzo zgrabny, jest taki, ma taki fajny krój. Dosyć szerokie ramiona ma ten płaszcz. Mimo małego rozmiaru, a tutaj jest taki fajnie dopasowany. No i zobaczcie, do tego tą torebkę miałam. To znaczy ja nie byłam dzisiaj w tym płaszczu, byłam w takim długim moim, ale byłam właśnie z tą torebką do tej sukienki, bo uważam, że to wygląda bardzo fajnie. Także o. Kochani, tak wygląda ten płaszczyk. Zapłaciłam, tak jak mówię, za niego 5 zł tylko. No i idziemy dalej. No i kolejne rzeczy to będą buty nadal. Tak, zaczęłam od butów i na butach nie skończę na pewno, ale zobaczcie, kupiłam też włoskie takie zamszowo-materiałowe kozaczki. Są w super stanie. I wiecie co? Napisane jest, że to jest rozmiar 37, ale nie. Na pewno nie. Na mnie są te buty za duże. Zobaczycie to w stylówce, że rzeczywiście one trochę są na mnie za długie, jakby są to płaskie buty prawie, że. I zobaczcie, mają bardzo fajny taki, jakby taką satynę tutaj. I mają tutaj takie jakby kwiaty. Także to wygląda spoko. Już Wam to wywijam. O. Z tej strony bardzo obcisłe cholewki i tutaj są takie jakby róże drapowane. Można sobie to, myślę, odpróć, bo to jest na takim jakby takiej ozdobie. I jeżeli ktoś nie chce takich róż, no to można sobie to po prostu odciąć tą ozdobę. Ona tu w niczym nie będzie zawadzała. I będzie taki gładki bucik skarpetowy jakby, ale naprawdę piękny. Mają krój te buty. No fajnie do jakichś eleganckich stylówek wyglądać, na przykład do czarnych leginsów i fajnego swetra albo marynarki super, też będzie elegancko to wyglądać. No i co jeszcze? Słuchajcie, może być nawet do jakiejś sukienki takiej, na przykład tej mojej artystycznej, malarskiej, takiej sukienki z obrazem też, moim zdaniem świetnie by takie buty pasowały. Myślę, że nawet bez tych kwiatków, bo wtedy te kwiatki mogą zawadzać, ale słuchajcie, może jak najbardziej to być. Także super, jestem zadowolona. Te buty są troszkę za duże, więc mam nadzieję, że będą dobre na moją przyjaciółkę Anię, bo myślę, że to by było w jej stylu. Naprawdę są bardzo, bardzo fajne i płaskie, takie na jesień, na wiosnę. Jak jest dosyć zimno, będą moim zdaniem się fajnie sprawdzać. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii o tych butach. Mnie się mega podobają. No i ostatnie buty, bo to już są ostatnie właśnie buty w tym holu. La Scarpa, czyli fajne buty włoskie, w środku skórzane, zobaczcie. I to są takie vintage buciki w idealnym stanie, z wyjątkiem tego, że tutaj zginął fleczek. No i będę musiała iść do szewca i wymienić fleczki w tych butach. 37,5, idealny na mnie rozmiar, jestem bardzo ciekawa, jak się Wam one podobają. Zobaczcie, one są bardzo ciekawe, są jakby z takiej... jakby to powiedzieć, z takiej plisowanego materiału srebrno-czarnego. Będą świetnie wyglądać do stylówek w stylu retro, takich lata 80. do jakiejś sukienki, do jakiegoś takiego żakietu błyszczącego. Moim zdaniem te buty będą po prostu ekstra wyglądać. Zresztą zobaczcie tam jakąś tam propozycję taką na bieżąco dla Was, jak to tam wystylizowałam. W każdym razie moim zdaniem naprawdę bardzo, bardzo oryginalne buty, made in Italy, słuchajcie, Verrocchio.
nie wiem jak to się czyta. Jak ktoś wie, jak się czyta po włosku tą skórę, no to po prostu dajcie znać. I te podeszwy są też skórzane. Cały środek i podeszwy są ze skórki. Bardzo ładne skórzane obcasiki. Dam wam jakieś też foty tam. Tak to wygląda. 5 zł, czyli za wszystkie buty dałam 15 zł, kochani. Płaszcz 5, już jest 20 zł do tej pory. I teraz pokażę wam jeszcze jedno akcesorium, które będzie później w stylówce. Z jeszcze jedną z tych rzeczy dzisiejszych. Mianowicie taka torba w odcieniach niebieskiego i zieleni. Ja bardzo lubię takie torby na lato. Tak wyglądają wzory. Bardzo lubię te torby haftowane, one są przepiękne i też wcale nie są takie tanie, powiem wam. To są takie zazwyczaj z Indii, gdzieś z jakichś tych krajów, z tamtego rejonu torby. Bardzo lekkie, to jest świetne na lato, bo naprawdę, czy na plażę, czy gdzieś w lecie, po prostu na wakacjach, nawet na zakupy, taka torebka się będzie super sprawdzała. Właśnie, nie lubię w lecie nosić takich ciężkich, sztywnych torebek, bo do różnych kolorowych, takich festiwalowych na przykład strojów takie coś się dużo fajniej sprawdza, jest wygodniutkie i no i super, po prostu super, bardzo fajny zestaw kolorów, bardzo mi się podoba taki właśnie zestaw zielono-niebieski i jak wiecie, ja bardzo lubię te barwy i na pewno znajdzie się wiele, wiele strojów, do których to będzie mi pasować, przykładowy za chwilę zobaczycie. Kochani, teraz 2 swetry, też po, wszystko po 5. No i super, ostatnio wam mówiłam o tej firmie Magazine włoskiej i to jest przepiękny, zobaczcie, różowy taki mięciuteńki sweter właśnie marki Magazine w bardzo dobrym składzie, już wam mówię. Jest tutaj 30% nylonu, ale ponad 60% stanowią taki młody mohair, baby mohair. I wełna extra fine, super wash, czyli to jest taka rzecz, która się będzie świetnie, którą się będzie świetnie pielęgnować i wiecie co? Teraz sobie przypomniałam, że ja ten sweter dostałam za darmo, bo on miał tutaj takie plamy, które wyglądały jak rdza i było bardzo duże prawdopodobieństwo, że to się nie odpierze. No i pani stwierdziła, że wie pani co, i tak pewnie nikt z tymi plamami nie będzie ryzykował tego, więc niech pani weźmie. No i stwierdziłam, że zaryzykuję, zresztą no zaryzykuję, to żadne ryzyko. Ale słuchajcie, odebrało się, zupełnie nie ma tych plam, zobaczcie. Wszystko zeszło jest jak nowy, w ogóle on jest w mega stanie. Prócz tych plam, tu nic się z nim nie działo. Ktoś widocznie sobie to gdzieś, może rzeczywiście to była rdza, ale puściło. To normalnie tym waniszem takim w żelu. No super ten i zobaczcie na stylówce do jeansu będzie fajny, do jakiejś też spódnicy takiej cieplejszej, ale też do po prostu do spodni. Tutaj przykładowe jakieś propozycje z tym sweterkiem. No i piszcie, co sądzicie o tym swetrze. Mnie się mega on podoba, jest przepiękny kolor. No i oczywiście wiecie, że różowy kolor jest też jednym z topowych kolorów tego sezonu, więc jak najbardziej. No i w ogóle też ładnie cera wygląda w takim kolorze, więc super. No i kolejna rzecz to też sweter, tym razem jest to sweter z Zary. Nie sądziłam, że mi się spodoba taki sweter, ale bardzo ciekawie to wyglądało. Jest to MK i też ma fajny skład, zobaczcie, on jest jakby taki rozszerzany, wygląda jak dzwon tutaj dołem. Jest krótki i bardzo szeroki dołem i ma taki świetny tutaj wzór u góry z metaliczną nitką. Pokażę wam to do fajnej spódnicy za chwilę. Takiej mojej niebieskiej, właśnie w takim odcieniu niebieskiego, jak tutaj u góry jest w tych wzorach. No i już mam, mówię, skład, on jest bardzo gruby, ale wbrew pozorom nie jest gryzący. Martwiłam się o to, ale jest naprawdę przyjemny. Chociaż ma jakiś mohair w sobie, już wam mówię skład. Sekundę. Nie jest to takie łatwe. Mohair 41%, nylon poliester, wełna 12%. I jest tam też poliester i włókno metaliczne, ale generalnie ponad 50% stanowi, 53% dokładnie stanowią włókna naturalne, więc no ponad 50% to już jest ok.
I jest rzeczywiście miluśki ten sweter. No i to będzie sweter, który noszę też na jakąś jedwabną podkoszulkę, więc nie jest bezpośrednio na ciele. Więc nawet ta mniejsza połowa sztucznego może nie będzie tak przeszkadzać. Jestem bardzo ciekawa, jak się Wam podoba w tym swetrze. Bo takie mieszane uczucia miałam a propos tego szerokiego, takiego kloszowego dołu tego swetra. Ale myślę, że do odpowiedniej stylówki, do odpowiedniej dołu będzie fajnie wyglądał. No jestem ciekawa Waszych opinii. Piszcie, jak w tym wyglądam. Czy fajne to jest, czy powinnam go może odsprzedać na Vinted komuś innemu, kto będzie w tym lepiej wyglądał. Ale w każdym razie bardzo ciekawie wygląda ten wzór według mnie. Jest bardzo fajnie zestawiony tu kolorystycznie. No i teraz ostatnia rzecz na dziś, ale super rzecz. Bardzo fajna rzecz. Też za piątkę. Oczywiście to jest taka koszulo-sukienka z jedwabiu i wiskozy, oczywiście, bo ja takich rzeczy zawsze szukam. Copenhagen Luxe nazywa się firma, rozmiar 2, czyli to jest coś takiego jak taka bardziej SKM-ka, coś w tym rodzaju. Zobaczcie, jakie piękne wzory ma ta, trochę w stylu Versace, w stylu Dolce & Gabbana, bardziej chyba Versace. Takie właśnie typowe dla nich wzory. W ślicznym zestawieniu kolorów, odcienie niebieskiego, żółty, kremowy. No i ja to tutaj z takim paskiem żółtym zestawiłam po prostu, zwyczajnie z paskiem. Można do tego włożyć halkę, bo on ma tutaj, ona ma tutaj, ta sukienka, takie rozcięcie z przodu. Trochę za mało guzików chyba ma, albo może specjalnie, żeby nie urwać tego guzika. Ja bym tutaj dała jedwabną halkę pod spód, po prostu taką półhaleczkę krótką. No i super, super strój na lato, ekstra moim zdaniem strój na lato, bardzo taki niezobowiązujący, a jednocześnie też elegancki, można to już włożyć naprawdę na jakieś, nawet do jakiejś kawiarni w lecie, na elegancki spacer, można zestawić to na przykład z taką torebką żółtą, którą tutaj mam, tą samą, co dzisiaj była w stylówce już. Albo właśnie z taką letnią torbą, jeżeli byśmy szli na przykład nie wieczorem, tylko gdzieś w dzień na plażę, a później do kawiarni, to można sobie wziąć taką torbę właśnie i zobaczcie, jak ja to tutaj zestawiłam. Chociaż ona trochę taka ciemna do tego, nie wiem, czy do końca mi się to aż tak podoba, ale jakby kolorystycznie pasuje jak najbardziej. Chociaż chyba ta żółta bardziej tutaj mi się podoba do tej sukienki niż ta. No i oczywiście można kombinować z paskami różnymi, pasek żółty, pasek niebieski, bo tutaj paska nie było. Pewnie był wcześniej w zestawie, ale już nie dotrwał do sprzedaży. Także ja tutaj będę kombinować z moimi paskami, na przykład właśnie tym żółtym, albo taką szarfą niebieską, jak najbardziej też fajnie może to wyglądać. Także moim zdaniem bardzo ciekawe zdobycze. No i w sumie, kochani, ile wydałam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem rzeczy, dobrze mówię? Trzy pary butów, sukienka, płaszcz, torebka, to jest sześć i dwa swetry, osiem. Osiem rzeczy, czyli zapłaciłam, aha, i dostałam w tym jedną rzecz za darmo, czyli zapłaciłam 35 zł za całe te zakupy, łącznie z płaszczem, więc według mnie super okazja. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, piszcie, co się Wam najbardziej podobało, koniecznie. No i moi drodzy, pozdrawiam Was już teraz bardzo serdecznie, będzie już niedługo też kolejny haul, bo na nowej dostawie też byłam. Teraz, jak wiecie, idę w jakość, a nie w ilość, więc może nie będzie aż tyle rzeczy, ale będą na pewno za to super jakościowe perełki i stylizacje w nowych trendach, także zapraszam Was już na nowe programy. A już następny filmik to będzie dalszy ciąg dobrych marek z lumpeksu. Co szukać, czego szukać w lumpeksie, część druga. Zapraszam Was i do zobaczenia. Cześć!